szukając kolejnych ciekawych modeli na targach IFA 2013, przepraszam, trafiłem na HTC Desire 500, czyli taki midendowy smartfon HTC, który swoim designem, jak widzicie, wpasowuje się w ten starszy styl, który znamy z poprzednich HTC, jeszcze zeszłorocznych na przykład. Jest to urządzenie typowo ze średniej półki. Są tu co prawda cztery rdzenie w procesorze Qualcomma, jednak jest to mniej wydajna jednostka niż chociażby w HTC One Mini, które pokazywałem Wam w innym filmiku. Znajdziemy tutaj także nakładkę producenta, ten nowy Sens z BlinkFit i tym wyglądem właśnie znanym z HTC One. Jest, powiem szczerze, tak przez chwilę używania przypadł mi do gustu ten smartfon. Zupełnie szczerze przypadł mi do gustu. Wykonany jest co prawda z nielubianego, błyszczącego plastiku, aczkolwiek do tego designu z tą kolorową ramką, czarnym ekranem pokrytym wzmacnianym szkłem, wydaje mi się, że to dość dobrze pasuje. Poza tym to jest mid-end, więc no cóż, nie zamierzam czepiać się plastikowego wykończenia w urządzeniach, które nie są przedstawicielami najwyższej półki cenowej. Urządzenie leży bardzo dobrze w dłoni, jest bardzo lekkie, co na pewno mu się chwali. Kamera, jeszcze ciekawa sprawa, jeśli chodzi o kamerę, jest to chyba jeden z niewielu przypadków, gdzie smartfon ze średniej półki ma wyższą rozdzielczość w kamerze niż te topowe modele firmy. Mamy tutaj 8 megapikseli, tak żeby przypomnieć, wspomnę tylko, że w HTC One i HTC One Mini są 4 ultra piksele, czyli te o powiększonej wielkości piksele, które teoretycznie wpuszczają więcej światła, dzięki temu teoretycznie powinny być lepsze zdjęcia. Jak jest w praktyce, to przekonaliśmy się już przy okazji kilku testów, które przeprowadziliśmy. Natomiast w tym przypadku wydaje się to całkiem rozsądna specyfikacja dla tego urządzenia. Jest to ładne urządzenie, nieźle wykonane, dobrze spasowane. Podoba mi się, myślę, że znajdzie wielu klientów. Co mi się nie podoba, to responsywność ekranu. Wydaje się on jednak trochę gorszy niż w przypadku topowych urządzeń. To działanie na interfejsie wydaje się trochę bardziej oporne, aczkolwiek nadal pewna płynność jest zachowana, nie znajdziemy tu lagów. Po prostu to korzystanie wydaje się trochę mniej płynne, nie ma tutaj tego masła z Project Butter, które jest tak fajnie widoczne, najlepiej widoczne w tych topowych modelach. No cóż, czekam na HTC Desire 500 w naszej redakcji do przeprowadzenia testu, a Was zachęcam do oglądania kolejnych filmików z IFA 2013 i oczywiście też czekania na testy na Komórkomanii. Hej!